Witam serdecznie. Z nami Juan Manuel Suárez, prosto z Hiszpanii. Hola, Juan. Hola. Cześć, pozdrawiam całą Polskę. Jak podróż? Jak się czujesz? Podróż trwała bardzo długo. Musiałem przelecieć trzema różnymi samolotami. Nie miałem dużo czasu na odpoczynek. W ciągu ostatnich 24 godzin zrzuciłem prawie 6 kg. Byłeś już w Polsce? Czy to twój pierwszy raz? Nie, to mój pierwszy raz. Do niedawna byłeś niepokonanym zawodnikiem. Przegrałeś dopiero ostatnią walkę. Co się stało? Złożyło się na to dużo czynników. Po pierwsze, walczyłem z silnym i dobrym zawodnikiem. Nie wyszła mi strategia, obalił mnie, nie mogłem go zrzucić, ani wstać. Trwało to kilka minut. Pod koniec drugiej rundy byłem bardzo zmęczony. Przygotowywałeś się do walki w Hiszpanii. Powiedz, jak minął ten proces? Czy czujesz się w którymś elemencie silniejszy? Zawsze trenuję ciężko. Nigdy nie wiem, kiedy będę miał kolejną walkę. Muszę być cały czas w formie i kiedy ją dostaję, zmieniam tylko strategię pod zawodnika i biję się. Co wiesz o swoim przeciwniku? Peter Sobota. Jest to bardzo popularny zawodnik. Walczył w organizacji UFC. Miał tam kilka walk z trudnymi przeciwnikami. Co możesz o nim powiedzieć? Na pewno jest to zawodnik z dużym doświadczeniem. Wszyscy zawodnicy, którzy walczą w UFC, nie znajdują się tam z przypadku. Wiem, że czeka mnie ciężka walka, ale trudno. Muszę ją wygrać i tyle. Dziękuję za rozmowę. Życzę ci jutro powodzenia. Wykorzystaj swoją okazję. Bardzo dziękuję. Pozdrowienia i miejmy nadzieję, że będzie dobra walka.